źle pchałam, bo czułam to, że robię to dość nieporadnie, jedno pchnięcie na 18,60. No nie jestem zadowolona, bo uważam, że na więcej było mnie stać, tylko no ja jak zwykle podróżuję z Lublina do Bydgoszczy, tylko rozruchami żyję, także no jestem dobrej myśli. Praktycznie każdy konkurs kończę z wynikiem 18,5, także to jest dobra prognoza, ale no tutaj mam taki mały niedosyt, bo pchnęłam więcej na akademickich mistrzostwach Polski, tam się czułam dobrze, dlatego zrezygnowałam z pchnięć. Myślałam, że tutaj powalczę, ale no niestety, ja się przyznam szczerze, że trochę jestem zmęczona tymi podróżami, może dlatego. Trening tak naprawdę zmieniłam od października tego roku. Trenuję z dwoma tak naprawdę trenerami, jeden zajmuje się techniką i siłownią, czyli mój trener Edmund Antczak, a z Magdą Szczepańską robię motorykę i sprawność i tak jakoś dzielimy to.